Witajcie ponownie. Drugi świąteczny odcinek, właściwie można powiedzieć poświąteczny. Niedziela poświąteczna. Mam nadzieję, że brzuszki napełnione. Macie chwilkę, żeby posłuchać dalszych opowieści, które dla Was zebraliśmy. Tym razem już można powiedzieć trochę nie naszych, tylko takich bardziej okołobursztynowych. Mianowicie tutaj trochę o bursztynowej komnacie chcieliśmy słów kilka. Jest to temat, który zjawia się chyba co roku zimą, prawda, w tych opowieściach. Tu na plaży, ale też jest mnóstwo pytań osób, które przyjeżdżają tu do mnie łowić razem ze mną bursztyn. Zawsze to pytanie gdzieś mówią: Piotr, a jak to jest z tą bursztynową komnatą? Nie wiem, czy los rządził, czy przypadek. Akurat na temat bursztynowej komnaty wiem dużo. Trzeba się cofnąć całe lata znowu do moich czasów studenckich. Studiowałem historię w Uniwersytecie w Gdańsku i pracę magisterską pisałem u profesora Drewniaka, cudownego człowieka, byłego pracownika Instytutu Zachodniego, Niemco-znawcy. Sam twierdził, że był specjalistą od kultury systemów totalitarnych. Że nie tylko go Niemcy i to te hitlerowskie interesowały, ale również sprawy systemu stalinowskiego czy innych systemów, o tak powiedzmy. Totalitarnych. Zajęcia na seminarium były niezwykle ciekawe, ale profesor również prowadził zajęcia z archiwoznawstwa, nie z archiwistyki, tylko z archiwoznawstwa. Na czym ta różnica polega? Czyli znajomość zasobów archiwalnych, archiwoznawstwo, co w archiwach się znajduje, gdzie czego szukać, prawda? Historyk musi, niezależnie czy jest archiwistą, muzealnikiem, czy nauczycielem, czy zajmuje się pracą naukową, musi po archiwach umieć się poruszać, prawda? Żeby po archiwach umieć się poruszać, trzeba wiedzieć, co w archiwach jest. Czego można się spodziewać i gdzie szukać, prawda? W Gdańsku był dział prohibitów w archiwum, Państwowym Archiwum w Gdańsku był dział prohibitów, typowy dla PRL-u. Zresztą działy prohibitów istnieją do dzisiaj w archiwach, prawda? Czyli rzeczy, które są z jakichś powodów, najczęściej politycznych, do dzisiaj nie ujawniane. W dziale prohibitów znajdowały się to, co profesor nam dostarczył, rzucił na biurko do przeglądania, badania, omawiania i tak dalej. Akta starostwa królewieckiego z okresu kwiecień 1945, sierpień 1945, albowiem Prusy Wschodnie początkowo w całości znalazły się w Polsce. Dopiero po Poczdamie zadecydowano, że północna część Prus królewskim znajdzie się w Rosji, czy w Rosji w Związku Radzieckim, o tak powiedzmy. I oprócz różnych dokumentów, które
zawierały te urzędowe akta, była sprawa Bursztynowej Komnaty. Starosta, zapewne na zlecenie władz sowieckich, włączył się w poszukiwania Bursztynowej Komnaty na terenie Królewca. Zrobił to niezwykle profesjonalnie, sprowadził jakiegoś byłego prokuratora z Warszawy, który rzeczowo przystąpił do działań, prawda? Przesłuchał około 70 osób, to wynikało z akt. I jednoznacznie ustalił, co się z Bursztynową Komnatą stało. Świadkami byli Rosjanie, ci, którzy, czy Rosjanie, narodowości, które w Armii Czerwonej służyły, prawda? Czyli Sowieci, o tak powiedzmy. Przesłuchani Sowieci, przesłuchani Niemcy, którzy byli pracownikami portu królewieckiego, zamku królewieckiego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I starosta, czy ten prokurator, jednoznacznie ustalił, że Bursztynowa Komnata spłonęła w koksownikach Armii Czerwonej. Kwiecień był chłodny. Magazyny Portu Królewieckiego zawierały przeróżne zasoby o ogromnej wartości. I Sowieci, zajmując Królewiec, wystawili tam warty po prostu, żeby pilnować. Część była zdewastowana i z rozbitych skrzyń w jednym z magazynów wysypywał się bursztyn, którym palono w całym porcie, w koksownikach, wartownicy grzali się przy tym. Prawdopodobieństwo, że to była właśnie Bursztynowa Komnata, była niewątpliwa, bo świadkowie twierdzili, że była to po prostu Bursztynowa Komnata. Oni doskonale wiedzieli, może nie Sowieci, ale Niemcy, którzy tam byli jacyś, prawda, i Polacy, którzy w Królewcu też zostali ogarnięci przez Armię Czerwoną, prawda, a jakiś kontakt mieli z tym, twierdzili, że została spalona w tych koksownikach, prawda. Nie były to surowe bryły, tylko już gotowe obrobione elementy. Czy elementy czegoś tam, prawda. Najciekawszy był jednak wpis. Jak wiadomo, z przepisów archiwalnych wynika, że każda osoba korzystająca z teczki, z dokumentów zespołu akt, musi się w specjalnej metryce wpisać, że używa to kto używa i w jaki sposób używa, prawda? Jeżeli by było, jeżeli chodziło o prohibity, to zezwolenie na prohibity było, numer zezwolenia był wpisywany jeszcze na tym, w tych dokumentach. I w tych metrykach wynikało, że wszystkie osoby, które korzystały z tego zespołu akt, były wysokiej rangi oficerami Armii Czerwonej, którzy w Armii Czerwonej zajmowali się propagandą. Pierwszy Polak, który skorzystał z tych akt. Zresztą w swoich książkach wspominał o takiej możliwości, że Bursztynowa Komnata mogła spłonąć w Królewcu. Był redaktor Wołoszański, który jest twórcą na terenie Polski legendy o poszukiwaniach Bursztynowej Komnaty, wiedząc doskonale, że jej po prostu nie ma. Jeżeli coś Niemcy wywieźli, jakieś skrzynie,
bo na pewno zdarzył się rabunek, powstanie tych skrzyń, można było to stwierdzić, to jakieś skrzynie mogły całe wywędrować z królewca. Ta możliwość zawsze istnieje. I tu zaczyna się następna legenda. Tamta jest opowieścią prawdziwą, czyli powinna skończyć raz na zawsze tą całą dyskusję, co się stało z Bursztynową komnatą, prawda? Rosjanie, jeżeli by nie przyjęli tego do wiadomości, że Bursztynowa komnata nie istnieje, nie odbudowaliby, nie stworzyliby kopii Bursztynowej komnaty, jeżeli by istniała nawet minimalna szansa na odnalezienie Bursztynowej komnaty. Takiej szansy nie ma. Dzisiaj w carskim siole stoi kopia. Śmiem twierdzić, że miejscami tandetna. Ale która kosztowała parę miliardów dolarów, prawda, żeby ją zrealizować. Natomiast jeżeli jakieś skrzynie zostały, to ludowa opowieść głosi dokładnie, co z tymi skrzyniami się stało. Ja pierwszy raz taką opowieść usłyszałem, że dotyczy to Oksywia Babigdołów dokładnie, że jest łódź podwodna zatopiona przy torpedowni Babigdoła, Gdynia, Kępa Oksywska. I w czasie ciężkich sztormów fala denna podnosi łódź z dna i wtedy sypią się z tej łodzi podwodnej, ze starego ubota, prawda? Czasami nie jest to ubot, jest to łódź podwodna sowiecka, którą rzekomo wywieziono tą bursztynową komnatę w tych opowieściach. I sypią się te części po gdyńskim wybrzeżu, prawda, fragmenty bursztynowej komnaty. Na tym wybrzeżu, na Mierzei Wiślanej, pokazywano mi fragmenty złowione pod piaskami, jakichś korali przewierconych, wałeczków przewierconych, guziczków powierconych i wyszlifowanych i tak dalej. To kultura rzuceska, prawda? Miejscowi biorą to za fragmenty bursztynowej komnaty czasami. Te znaleziska archeologiczne, może to spowodowało tą opowieść, że ten. I rzekomo koło 15 zejścia na piaskach jest ta łódź podwodna, która w czasie fali dennej silnego sztormu unosi się z dna i sypie fragmentami bursztynowej komnaty. Również. Kto zobaczy tą łódź, w ciągu roku umiera. O, proszę. Prawda? Czyli opowieść połączyła się z opowieścią o statku widmo, legendą, zresztą bałtycką, która wśród marynarzy krąży od wieków. I na tym wybrzeżu, w tej nowoczesnej formie statku widmu, w tym momencie łodzi podwodnej, to z bursztynową komnatą, prawda, który podnosi się z dna, sypiąc fragmentami bursztynowej komnaty po tutejszym wybrzeżu. Prawda. Piękna opowieść chyba na okres świąteczny. No tak, jak najbardziej. Kolejna legenda. Kolejna legenda. Ja chciałbym powiedzieć, że udało mi się zebrać wszystkie te opowieści i książka z opowieściami, tymi legendami jest przygotowywana, prawda? Ona jest w redakcji, o tak powiem. Coś tam zatrzymało ostatnio redakcję, prawda? Tej książki, ale możemy się spodziewać. To jest druga książka, bo jedną tu z Wojtkiem przygotowujemy, prawda? Tak, tak. Jest już napisano, czeka na wykończenie. Na pewno będziemy Was informować zarówno o jednej, jak i o drugiej książce, jak już będą gotowe. I będzie można je nabyć. Mam nadzieję, że w przedsprzedaży odpowiednio taniej. O, tak. Tak. No właśnie, jak już jesteśmy przy bursztynowych opowieściach to i przy legendach, to Cię chciałem jeszcze, Piotrze, podpytać o dwie sprawy. Pierwsza z nich to jest kwestia
pewnej tradycji takiej tutaj wśród łowiących bursztyn, która zdaje się łączyć pewne dni świąteczne z wysypami bursztynu. Święty Szczepan jest dniem tradycyjnym od wieków wieków. Natomiast ja słyszałem wielokrotnie i że w Wigilię sypie, i że w Nowy Rok sypie, i czasami jedni mówią o Sylwestra, niektórzy dodają do tego jeszcze Trzech Króli. Wszystkie te daty jakoś są łączone świąteczne z wysypem. Wiem z własnego doświadczenia, że nie do końca tak faktycznie jest. Wcale też to nie jest tak, że w te dni to sypie na pewno. Ale jednakowoż takie przekonanie, zauważyłem, występuje na Pomorzu. Czy gdzieś tam możesz naświetlić nam, z czym to może być związane? To tak jak ten, mam tych gości jakiś ciągle, to taki zaprzyjaźniony już gość, który sam od lat łowi, prawda? I ten gdzieś tam pierwsze kroki tylko ze mną stawiał. Na świętego Szczepana 2 lata temu nałowił chyba 2 kilogramy bursztynu, prawda? No proszę. Przyjechał, święty Szczepan, musi być bursztyn, nałowił, prawda? I tyle, no. Tak to jest i to wcale nie taki drobniutki, taki dorodny, ładny bursztyn dla tego świętego Szczepana, prawda? Skąd się biorą te daty Wigilii i tak dalej? Wigilia, trzeba pamiętać, że ta tradycja świętoszczepanowa, tego świętowania pierwszego dnia połowu bursztynu, zjawienia się bursztynu, możliwości połowu bursztynu, gdzie niejako do świętego Szczepana w czasach krzyżackich, w czasach pruskich, w czasach Rzeczpospolitej istniał zakaz połowu bursztynu. Palenia ognia na plaży. Palenia ognia na plaży. A jeżeli bursztyn zjawia się w nocy, nie było innej możliwości. Zapalano słynne 3 płonące beczki, prawda, które były zarazem znakiem cechu bursztynników. Zapalano te beczki ze smołą, z dziegciem, prawda, stojące w wodzie niekiedy, prawda, oświetlające wodę, które utrudniały żeglugę. Z tej racji, że żegluga zimą na Bałtyku z racji złych warunków pogodowych była gorsza, ona częściowo zamierała, nie była tak. Natomiast w innych okresach była niebezpieczna. Czyli to pozwolenie na palenie ognia, jak gdyby na plaży, czy patrzono przez palce, jednak wykorzystywano to nadal, to piractwo bałtyckie, o którym mówiliśmy, prawda, istniało, gdzie te płonące beczki w wodzie, prawda, odgrywały tą istotną rolę. Mm-hmm. Ściągania statków na mielizny. Ta cała tradycja tego świętego Szczepana, tego dnia, odkąd można było bursztyn łowić, ona wraz z eksodusem miejscowej ludności w czasie II wojny światowej. Niezależnie na etniczne pochodzenie, ludność, która stąd zniknęła. Większość legend, większość obyczajów zniknęła z tego wybrzeża. W to miejsce zjawili się osadnicy, którzy przynieśli swoje obyczaje z całej Polski, i z Kresów, prawda, ale i z centralnej Polski. Ten wigilijny zwyczaj połowów, to co wspominałem, przypomina mi bardzo polowanie wigilijne, prawda? Jest ta tradycja polowania wigilijnego i to ta niejako łowiecka tradycja została przeniesiona na bursztyn. To jest moje zdanie, że to stąd się wzięła te zwyczaje wigilijne. Trzech Króli. Trzech Króli w zasadzie rozpoczynał taki okres karnawału. Kuligów w staropolskich obyczajach. On był istotną datą
nie tylko święta kościelnego, prawda, który zamykał ten okres ściśle świąteczny, prawda, ale zarazem rozpoczynał taki okres poruszania się, wychodzenia na zewnątrz, odwiedzania innych i te Trzech Króli mi przypomina tu, którzy mówią, że w Trzech Króli zaczyna się bursztyn, ten bursztyn jest w Trzech Króli, że trzeba być na plaży i tak dalej, tą tradycję kuligową. Być może jeżdżenie samochodami po plaży ma coś z tym wspólnego. Ma ten zwyczaj, prawda, ze staropolskiego kuligu, wyjechania, wyrwania się z domu, prawda, odwiedzenia kogoś, bo to się często tak odbywa, że ci ludzie, którzy jeżdżą tymi samochodami, odwiedzają się nawzajem i tak dalej, i że ta przejażdżka po plaży jest często tylko pretekstem, prawda, tego. Często mówi się o tych Trzech Królach, prawda? No, może to z tego się bierze, prawda? To jest tylko przypuszczenie, prawda? Ale no skąd się ta obyczajowość wzięła, prawda? No faktem jest, że w zeszłym roku na Trzech Króli się spotkaliśmy, ale nie mogę powiedzieć, że ten połów był jakiś wielce udany, bo to nawet stwierdziłeś, że nie wychodzisz z domu, a ja przyniosłem chyba 100 gram. Jakieś drobnice. W pierwszych trzech odcinkach, to w Trzech Króli było na... Tak, pierwsze trzy odcinki nagrywaliśmy dokładnie w Trzech Króli, prawda? I z bardzo tacy niezadowoleni z tego. No zresztą prawda? Trzeci odcinek jest dokładnie o tym, jak to nic nie znaleźliśmy, tak? No już, prawda? Chociaż... inne daty przychodzą ci do głowy jeszcze? Nie, pomyślałem tylko, że wiesz co, jest zwyczajowo w Polsce tak zwani zimni ogrodnicy. I zastanawiałem się, czy to z tym gdzieś tam nie może być też powiązane, bo zimni ogrodnicy tak zwani, czyli 12, 13, 14, 15 maja, to są takie daty, kiedy faktycznie co roku przychodzi zimny front z północy i często wtedy w Polsce są jeszcze zdarzają się przymrozki i część rolników, część... Pytanie, czy w tym okresie jest tu bursztyn, prawda? Mi nie chodzi już teraz o tą datę majową, tylko bardziej się zastanawiam, że ponieważ ten zimny front, który jest w połowie maja, związano w jakimś sensie ze świętymi, czyli z tymi ogrodnikami, tam Gerwazy, Serwacy, jakieś Bonifacy, nie pamiętam w tym momencie, jak oni się dokładnie nazywali. No i zimna Zośka, tak? Która tak kończy to święto, no to jakby część rolników czeka z wysiewami tych delikatniejszych roślin do tego czasu i faktycznie ten zimny front się pojawia w tym czasie. Zastanawiam się, czy na przykład nie jest tak, że któraś z tych dat typu Trzech Króli, czy właśnie ta Wigilina, no też nie jest jakimś takim okresowym frontem, który się pojawia w tym czasie związany. W pierwszej połowie stycznia najczęściej przychodzi zima tutaj, czyli przychodzi w postaci sztormu, który niesie cyrkulację zimową. Czyli jesień nie trwa tu do 22 czy 3 grudnia, prawda? Tak jak kalendarzowa czy astronomiczna. Natomiast jesień trwa de facto do połowy stycznia na wybrzeżu. Teraz i temperatur wody może działa jak bateria grzewcza i tak dalej, i tak dalej. To no nie tylko Bałtyk, ale tutaj ma masy powietrza i atlantyckiego i tak dalej. I ta zima faktycznie ona przychodzi z tym sztormem, który gdzieś około połowy stycznia zjawia się. On nie każdego roku jest mocny, wyraźny i tak dalej, ale zima przychodzi, czasami łagodne te zimy, te sztormy są wtedy łagodniejsze, jeżeli ostrzejsza zima, ten sztorm jest bardziej gwałtowny, prawda? O ile temperatura wody, to jest data właśnie świętego Szczepana. Ona na tyle woda się wychłodzi w Zatoce Gdańskiej, że koło świętego Szczepana bursztyn z racji gęstości wody osiąga pływalność i on się faktycznie koło tej daty, koło Bożego Narodzenia zjawia, prawda?
po raz pierwszy, czy, niezależnie czy jest sztorm, czy nie, jakaś pochlipaja, prawda, on w tym okresie zaczyna pływać. Natomiast, żeby wysyp bursztynu był, potrzebny jest sztorm. I on faktycznie w tej okresie od Trzech Króli do powiedzmy 15, w tym okresie gdzieś ten sztorm się zjawia. Prawda? Nawet czasem potrafią się zjawić dwa sztormy, bo tam dwa lata temu pamiętam, że właśnie 6 stycznia, około 6 stycznia był pierwszy. Potem 15 stycznia był drugi, tak? Ale też w ostatnich dniach grudnia, na Sylwestra, zaraz po Bożym Narodzeniu, czy tego sztorm też potrafi przyjść. Tak. No gdzieś w tym okresie on przychodzi, prawda? I on być może z tą datą Trzech Króli jest łączony po prostu ten sztorm, chociaż ta opowieść o kuli bardziej mi się podoba, prawda? No tak. Także co, no to daty mamy w jakimś tam sensie sobie przegadaliśmy. A jeszcze wracając do tych bałtyckich legend i bursztynowych opowieści, myślę o największym skarbie według ciebie, Piotrze, jaki został złowiony na Bałtyku, który też się łączy z bardzo ciekawą legendą, który według ciebie największy skarb został złowiony? Na Bałtyku tak się spytam może. Czy złowiony? Wyrzuciło? No może, prawda, ten skarb, prawda, i to pod Swarzewem w Zatoce Puckiej wyrzuciło relikwiarz z głową świętej Barbary. Relikwie w pewnym okresie były największymi chyba skarbami w Europie średniowiecznej, najbardziej cenionymi, prawda, o cenach niewymiernych wręcz. W końcu XIV wieku, czy początku XV wieku, budujący się kościół, największy kościół na świecie. O największej kubaturze, o tak, największej kubaturze na świecie. Kościół Mariacki w Gdańsku. Sprowadzał z całej Europy wyposażenie kościoła, ołtarze, relikwie, jak gdańszczanie kupowali jako dary. Konfesjonały i trumny, prawda? Wypełnione tymi relikwiami. Tak, statki płynące gdzieś, prawda, po Bałtyku do Gdańska. Co któryś statek wiózł te cuda dla budującego się kościoła mariackiego. Szedł transport z Lubeki. Właśnie między innymi z bezcenną, nieprawdopodobnie drogą pamiątką czy relikwiarzem wypełnionym ludzką czaszką, prawda, głową świętej Barbary. Bałtyccy piraci, korsarze postanowili przejąć ten ładunek i w drodze między na wysokości Rozewia usiłowali przejąć statek na morzu, podpływając. Ten doszło do zderzenia dwóch statków, nie typowego abordażu, tylko w wyniku jakichś nieszczęśliwych manewrów, dwa statki zderzyły się z takim impetem, że obydwa poszły na dno. Załogi obydwu statków ratowały się, pływając w morzu, pomagając sobie przedmiotami, które pływały wokół tego. Okazało się, że pływało wokół zatopionego statku cała masa trumien. Z relikwiami.
i tak zwane skrzynie Umrzyka. Na Umrzyka skrzyni. Część się wyratowała, jak rozumiem. I część załogi dopłynęła do wybrzeża, prawda, czy dryf zniósł te trumny w okolice Swarzewa, gdzie wychodzący z trumien piraci i ten ufundowali, dziękując Bogu za ratunek i przed Najświętszej Panience, ufundowali kościół w Swarzewie. Do dzisiaj Matka Boska Swarzewska jest patronką marynarzy, polskich marynarzy, prawda? Ta przynosząca w szczęście ratunek. Marynarze na morzu w czasie sztormu, w sytuacjach beznadziejnych, modlą się do Matki Boskiej Swarzewskiej. Przed wojną na polskich statkach, na transatlantykach, wszędzie, w kaplicach pokładowych, jak również dzisiaj tam, gdzie wierzący marynarze pływają na jakichś statkach, mają kopię figurki Matki Boskiej Swarzewskiej, tej, która w czasie sztormu przynosi zbawienie. Głęboka wiara osób wierzących w tą sprawę do dzisiaj. Natomiast zdarzył się istny cud. W parę tygodni później, w miejscu, gdzie uratowali się ludzie pływający na trumnach, na skrzyniach Umrzyka, na brzeg wyrzuciło skrzynkę z głową świętej Barbary. W tym samym miejscu, gdzie wylądowali rozbitkowie. Mhm. Czyli relikwia ocalała. Relikwia ocalała. Została przejęta przez mieszkańców Swarzewa właścicielami, bo relikwia już była zapłacona. Była parafia Najświętszej Marii Panny z Gdańska i zażądała wydania tego. Oddano relikwię istotnie do kościoła. A dzisiaj w opowieściach morskich i szantach 14 chłopach na Umrzyka skrzyni i butelka rumu. Pozostała ta opowieść do dzisiaj, a pieśń śpiewana do dzisiaj przez marynarzy na całym świecie. No tak. Nie tylko po polsku. Nie tylko po polsku. Tak, to bardzo ładna opowieść i troszeczkę kieruje nas w stronę opowieści mniej może wywołujących takie emocje, jak opowieści o największych bursztynach i o największych połowach, ale jednakowoż takich, które też są częścią tego świata bursztynowego. Mianowicie opowieści o osobach, które się utopiły w trakcie łowienia. Katastrofach morskich. I to są takie opowieści, które właśnie ze względu na to, że święta też są czasem, kiedy między innymi jest tradycja wspominania zmarłych. No to też ku przestrodze. Myślę, że warto tutaj parę takich opowieści. Jest taka historia, która wydarzyła się przeszło 20 lat temu, 22-23 lata temu, jakoś nie byłem świadkiem tych wydarzeń, znam to też tylko jako opowieść, prawda? W Krynicy Morskiej, w dzisiejszym hotelu Kalberg, była knajpa, taka typowa tawerna rybacka. Bliskość portu rybackiego powodowała, że rybacy
jeżeli nie na łodziach, to w knajpie przesiadywali całymi dniami, prawda? No był sztorm się kończył, Szyper pił w knajpie, natomiast załoga czy załoganci, prawda, nerwowo się kręcili, szukając i namawiając Szypra, żeby w czasie sztormu, kończącego się sztormu, wyjść w morze, ponieważ asfaltowe fale pojawiły się w klinicy morskiej. Przy przystani morskiej. Szyper odmówił, że jest to samobójstwo, że jest to niemożliwe, prawda, wypłynięcie w taką falę. I pił dalej. Natomiast załoga postanowiła nie słuchać Szypra, prawda, tylko do bursztynu podpłynąć, prawda, i kaszorami tam wyciągać skarbów z morza. Faktycznie uruchomili łódź, wepchnęli ją na tą falę i fala tuż przy brzegu, niedaleko brzegu, przewróciła się do góry dnem na tej fali. Nieprzystosowana, zupełnie te kutry są nieprzystosowane do pływania w sztormie. Pływania w sztormie, prawda? Do góry dnem. I dwie osoby zginęły. Trzecia była tak wychłodzona, że ledwo ją odratowano. Jedna osoba była nie tylko zmarła z wychłodzenia na brzegu, już na plaży, ale z poniesionych ran. Gdy łódź się oderwała, silnik się wyrwał z tej łodzi, musiał uderzyć tego jednego z rybaków. Trzeciego rybaka nigdy na polskim wybrzeżu nie znaleziono. Jego ciało nie wiadomo, czy się utopił, czy go uderzenie łodzi zabiło. Tego nie wiadomo. Pogranicznicy twierdzili w kontaktach z pogranicznikami rosyjskimi, że ciało jakiegoś topielca wyrzuciło morze po rosyjskiej stronie, prawda? Jak Rosjanie twierdzili, zakopali go na plaży, prawda? Bez żadnego dowodzenia, kto to jest. Podobno to się tak odbywa w tamtej części Mierzei, jeżeli topielec się zjawi bez zawiadomienia kogokolwiek i tak dalej. Wojsko, bo ciągle tam jest wojsko, prawda? Ma ten obyczaj dokonywania pochówku na wydmie, prawda? Bez żadnych uroczystości, bez żadnych przepisów, aktów zgonu, bez jakichkolwiek dowodzeń, że to się tak podobno odbywa. Podobno. W każdym razie tego trzeciego nie znaleziono nigdy, a opowieść mówi, że leży po tamtej stronie. Ja zaliczam ten wypadek do tej mojej statystyki takich osób poległych w czasie połowu bursztynu i liczę jako dwie osoby, nie jako trzy, prawda? Chociaż były trzy ofiary, prawda, ale liczę to jako dwie osoby, bo jedna no jednak się uratowała, prawda, z tego, w jaki sposób gdzieś tam w szpitalu odratowano. No właśnie, widzisz, Piotrze, i ja też znam podobną opowieść o ukaranej chciwości, można powiedzieć, z tego wybrzeża Usteckiego, tam w okolicach Rowów podobno któregoś razu też. Przed lat, podejrzewam 20 czy 30, to była już starsza osoba, która mi opowiadała o całej tej sytuacji. Tam jest część wybrzeża między Rowami a Ustką, która jest klifowa. I tam są bardzo niebezpieczne tereny tak naprawdę do wchodzenia do wody. Z racji kamieni i dołów. Z racji dołów, kamieni, nie
konkretnego dna, te doły między ryfami potrafią być bardzo głębokie, te ryfy są nieregularne, więc i też prądy, wiry, które się tam tworzą, to nie jest miły obszar do tego, żeby się ładować po prostu z kaszorami do wody. Natomiast była sytuacja taka, że faktycznie sypało w tamtym rejonie i ojciec z synem poszli łowić. I ktoś widział ich ze skarpy w tamtym czasie i była jakaś taka sytuacja, że coś w fali na odległość metra z kawałkiem tak zafascynowało ojca, bo syn na brzegu tak naprawdę wybierał bursztyn z tego, co ojciec z kaszora wyrzucił. I coś tak dużego musiało zafascynować, jakiś tak duży kawałek, że ojciec rzucił kaszę, by się rzucił w tą falę za, podejrzewam, tym bursztynem, który w niej zobaczył. Fala go przykryła i on już więcej się na powierzchni nie pojawił. Syn przerażony wleciał do wody, żeby próbować ojca ratować. Też już więcej go niestety nie odnaleziono. A osoba, która właśnie z tej skarpy zeszła, żeby... No jednak bierzesz na ratunek, tak jak widzisz takie sytuacje. Też twierdzi, że już potem więcej ani ojca, ani syna widać nie było. Tak szybko ich może zabrało, tak? W tamtych nieciekawych okolicach. Czy jakiś prąd wynoszący, czy jakiś wir, który ich wciągnął pod wodę. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jak również ciężko mi powiedzieć, na ile ta opowieść jest prawdziwa. Natomiast tak to się skończyło, że ojciec z synem jednego dnia, właściwie w jeden moment, ojciec być może z chciwości, no bo to ciężko powiedzieć, z jakiego powodu on się w tą falę rzucił. Ale podejrzewam, że właśnie z takiego powodu, że zobaczył w tej fali wysokiej jakiś naprawdę wielki kawał bursztynu. A syn za ojcem, no i obydwaj przypłacili to życiem, więc wydaje mi się, łącząc to z twoją opowieścią, że czasami nie warto widzieć pieniędzy w tych bursztynach, warto widzieć przyjemność, ale jednakowoż łączoną z jednak chociaż resztkami zdrowego rozsądku. Mam świadomość, że to jest bardzo ciężkie, że niestety w momencie, w którym sypie, to często tego zdrowego rozsądku brakuje, aczkolwiek cały czas będziemy o tym przypominać, że między innymi takimi opowieściami, że tak to się skończyć może, tak? Że to jest może i nie wolno o tym zapominać, że to jest żywioł. Wielokrotnie silniejszy od człowieka i od ludzkich możliwości. Jest absolutnie nieprzewidywalny. Kiedyś namalowałem obrazek. Z jakichś tam powodów, prawda? Kupę lat temu taki, no bardzo amatorski, to wyslizowane na ikonę, prawda? Do dzisiaj ją mam i gdzieś tam u mnie w pokoju, prawda? W sypialni jest ta ikona. Jedyny święty obrazek, który mam w domu, prawda? Jest to święty Gabriel. Anioł stróż mój. Do którego jako dziecko modliłem się. O to, żeby miał mnie w opiece. Uwierz Wojtku, że zdarzało mi się w takich ekstremalnych sytuacjach myśleć przynajmniej o świętym Gabrielu, prawda? Modlić się do niego, prawda? Nadal tak jak dzieciak, prawda, o pomoc, o szczęście, czy w podziękowaniu za szczęście, które człowiek miał. Każdy z nas, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, prawda, musi wierzyć w to swoje szczęście, prawda, ale to anioł stróż będzie nam podpowiadał rozsądek. Tak. I tego głosu anioła stróża, ja słucham świętego Gabriela, prawda? Mówi, nie idź, nie wchodź, zostań, prawda? Po co ci to, prawda? Tych głosów należy słuchać, prawda? Tak, tak. No, może się okazać, że to jest głos, który ci uratuje życie. Tak. I wam również, słuchajcie takich głosów.
Zdecydowanie. Mam nadzieję, że spędziliście z nami miłe chwile. Też my chcemy życzyć Wam szczęśliwego nowego roku. Tak przy okazji, oczywiście. Bo to już okres jest poświąteczny, prawda? Zaczyna się przed nami ten styczeń pełen bursztynu. Tak, obyśmy nadzieję. Wszyscy mieli kupę owoty na plaży, tak przy okazji. I w nowy rok wejdźmy w ten. W nowy rok rzadko ktoś bywa na plaży, prawda? No ja w zeszłym roku w pierwszego stycznia łowiłem. Ale ci, co wychodzą, czasami coś przynoszą 1 stycznia, prawda? Bo plaża jest najczęściej przez łowiących bursztyn obijana 1 stycznia, mają wyraźnie inne zajęcia, prawda? Tak, tak. Odpoczywają. Tak, odpoczywają. Mi się zdarzyło wyjść. Spędziłem parę godzin łowiąc drobiazgi, no i dobrze się bawiąc tak naprawdę, no i tyle. No. Zresztą turyści, którzy przyjeżdżają nad morze spędzić Sylwestra, chwalą sobie bardzo ten pobyt nad morze, prawda, ten noworoczny. Z jednego powodu, że w górach po ciężkim przepiciu sylwestrowym, prawda, kac jest okrutny. Z racji wysokości po prostu. Kaca w górach się przechodzi w sposób bardzo zły. Dlatego myślę, że górale tak mocno piją, prawda, żeby nie mieć kaca. Natomiast nad morzem, na tym poziomie, z racji ciśnienia po prostu, gęstości powietrza i tak dalej, i ogromnych ilości tlenu. Kac u osób pijących przechodzi łagodnie. A więc połów bursztynu, prawda? W Sylwestra rano, prawda? Nie w Sylwestra, w Nowy Rok rano jest bardzo możliwy jako takie wywietrzenie po szampanie pitym o północy, prawda? No tak. To może być, że słuchaj, to już dużo zależy od jakości tego szampana, bo też słyszałem legendy, że w górach też nie ma kaca. I że nad morzem nie ma kaca, ja obawiam się, że to chodzi po prostu o tych, co nie mają tego. My nie mamy kaca, bo my nie pijemy, prawda? Tak, więc my jakby nie mamy z tym problemu. No i tym chyba akcentem przy okazji noworocznym chcielibyśmy zakończyć ten odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli uważacie za słuszne. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście gdybyście chcieli, to komentarze. Zapraszamy i do zobaczenia w nowym roku. Na plaży. Na plaży, oby na plaży, dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.